Proszę bardzo. Nie, jakbym dostał skargi, to tak. Oj, ty cienek, weźmy kurczę. No widzisz, mówiłem ci, że będzie ciężko z piosenką. Widzę właśnie, że strasznie kręci sobie. Po tobie. Ciężko tam za to. Słuchajcie, no ja tu cały czas nagrywam, także... Także się później po prostu... Zrobimy tak, że... Wytnie, poskleja... Wytniemy tylko tam to, że ciężko będzie znaleźć. No co? Zaczynamy? Zobacz, jak ci naturalnie ładnie poszło wtedy w szatni przed meczem. Co poszło? No życzenia. A, żeś... Albo nie wiedziałem, że to spontanicznie było. Bo to tak zawsze jest, nie? Że jak... Też nie wiedziałem, tak, że mnie kręcą jak leczyłem, nie? No to co, z okazji Dnia Matki? Słuchaj... Jeszcze podpuścił czapla. Ale to i tak wrzuciłem ten tylko kawałeczek. Kawałeczek, bo ja wiem, bo później to już nie, później już nie wrzucałem. No z okazji Dnia Matki. Czyli... Teraz. Spokojnie, spokojnie, panie. John, Bill, drogi John. Prawie, nie? Robię. Tak, tak. Cztery? Ile? Tak, coś mówiła? No. Wyprasowana jest, weź, trochę, tak, nowa. Tak, tak. Co jest niewyprasowana? Dziękujemy, że jesteście. Piotruś, chodź do nas. Chodź. Piotruś. Baranek to lepiej nie, bo przecież kurde obiektyw się kurde odbije. Nie będzie mnie widać. Jest obiektyw. Serca Łodzi chcieliśmy serdecznie życzenia złożyć i polecimy dalej, tak? Dobra. Masz już coś? Tylko zdrowia, głośniej. Zdrowia, bo to najważniejsze. Z samego serca Łodzi chciałbym życzyć wszystkim mamom wszystkiego dobrego. Zdrowia, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Szczęścia, radości ze swoich pociech. Wytrwałości. I na pewno dziękuję im za to, że tak dobrze nas wychowały, tak? No jest Marcin jeszcze, może Marcin na nagrodę. Chcę coś powiedzieć? Tak, tak, życzenia jest dla mam. Jest 1910 powodów, dla których warto złożyć wszystkim mamom życzenia najlepsze z okazji. On wie co powiedzieć, tak, nie. Spontanie, na spontanie. Dawaj, odliczaj. Do trenera tam dojdą, składy znowu tam zmieni. I robotnik. No, daj, 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 daj,